Nieznacznie lepszy wynik w kwalifikacjach Mał Geiger, nieznacznie lepszy wynik w całym turnieju czterech skoczni ma Stefan Kula, który plasowany jest na miejscu 28, podczas gdy jego rywal na miejscu 30. Oto właśnie Polak na rozbiegu. Z 15 belki startowej, a więc jeden punkt niżej niż ci najlepsi w serii treningowej. pół metra bliżej niż punkt konstrukcyjny, który jest w Bischofshofen usytuowany na 125 metrze. Rozmiar tej skoczni to metrów 140, a rekordzistą jest od 11 równo lat Daiki Ito, który uzyskał 143 metry. No i co? Przyzwoity skok reprezentanta Polski. Zobaczymy, co na to Karol Geiger. Wydaje mi się, że to może być odległość, która wystarczy do pokonania Geigera, choć poczekajmy do jego próby. 0,9 punktu, taka była bonifikata dla reprezentanta Polski za jego skok. Teraz ten wiatr odrobinkę mocniejszy. Widzimy, że by pokonać Polaka potrzebny byłby skok odrobinkę krótszy, no ale zobaczymy. Geiger dobrze, wysoko wyszedł z progu, ale wylądował bliżej. A więc wydaje się, że to Stefan awansuje z tej pary. Nieco szybszy na progu Geiger, o 0,5 km/h bardziej się rozpędził. 121 metrów to jest jednak odległość, która żadną miarą nie pozwoli mu pokonać naszego skoczka, bowiem sędziowie za lądowanie wyraźnie przed punktem K nie przyznają mu zbyt wysokich not. 3 razy po 17, 2 razy 16,5, a więc Stefan Kula pewnie awansuje po raz trzeci w tym turnieju czterech skoczni do czołowej 30, czy właściwie do drugiej serii. Będzie zwycięzcą w swojej parze. No to...